Złom dobry, 21:30. Moje urodziny. Złożyliście mi tyle życzeń i one się powoli zaczynają spełniać, powiem wam, bo niektórzy mi tam życzyli dużo złomu. Nie dostałem cynk, że tutaj czeka na mnie ten kaloryfer, więc przyjechałem go. Oho! Ciężki, samemu tego nie wezmę. Przyjechałem go podjąć, ale będę musiał przerwać nagrywanie i albo tu podjechać tyłem. Tu jest tylko taka ścieżka. Nie wiem, czy się mi tu uda podjechać tyłem. No ale wasze życzenia zaczynają się spełniać po prostu już nawet w dniu moich urodzin. Chociaż dnia już nie ma, ale jest wieczór. Pauza. Zobaczymy, co dalej z tym fantem. Kaloryfer już w aucie, także jedziemy do domu. Film rzucamy. Jutro go sprzedamy. Dzień mój zakończył się szczęśliwie. Dzień mój urodzinowy. Kaloryfer jest zapakowany. Ze 30 kg, może 40, nie wiem ile on będzie ważył. Może ze 40 zł zarobię. No ale jest przygoda, tak? Wieczorna i jadę sobie do domku. Jestem z żonką, ona mi towarzyszy na dobre i na złe. Mówiłem jej dzisiaj właśnie przed chwilą, jak jechaliśmy po kaloryfer, że chciałbym, żeby na dobre też ze mną była, nie tylko na złe. Mam nadzieję, że się zrobi tak, że będzie dobrze, no i będzie mój kanał prosperował. Dziękuję za wszystkie wasze komentarze, za wszystkie wasze życzenia. Jestem bardzo wdzięczny i zadowolony, że tylu ludzi mi złożyło życzenia. No, normalnie by się to nie zdarzyło w normalnym życiu, wiecie? Także dziękuję pięknie jeszcze raz i dobrej nocy. Może zakończę jeszcze tam koło domu ten film. Coś jeszcze powiem, coś przyjdzie mi do głowy, a teraz jadę sobie tutaj powolutku przez wioseczkę i kulam się powolutku z moim kaloryferem. Już teraz jest mój. Pauza. No i tak dotarliśmy do domu. Wieczorna przejażdżka zakończona została sukcesem finansowym. Jest odwilż, jest ciepłe powietrze, wiaterek. Także może zima już odpuści na jakiś czas. No a ja idę spać, moi drodzy, rzucę filmik jeszcze. Jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim, którzy zostawili komentarz z życzeniami. Jak widzieliście, życzenia zaczynają się powoli spełniać, także jak się spełnią wszystkie, to będę żył bardzo długo i będę miał bardzo dużo złomu. A co za tym idzie, dużo pieniędzy. Chodzi mi głównie o to, żebym nie musiał wyjeżdżać w trasę. To jest cel tego kanału, moi drodzy, żebym nie musiał żony mojej zostawiać, a żebym mógł żyć z nią razem. To jest główny cel. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Wszystkiego dobrego z zawodowego. Jutro poniedziałek, nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości. Będą nowe epizody, także trzymajcie rękę na pulsie. Widzimy się jutro w następnym filmiku. Do zobaczenia. Dobranoc. Dobrej nocy.